Sławo Nitras, wyjaśniamy każdy zgłaszany przez sportowców przypadek zaniedbania. Sygnałów dotyczących braku obecności trenerów, fizjoterapeutów lub braku sprzętu było zbyt dużo. Rozpoczynamy od ustalenia, kto i w jakim charakterze przebywał na igrzyskach olimpijskich za pieniądze publiczne. Ja mam tylko nadzieję, że ktoś w końcu zrobi porządek z wszystkimi tymi strukturami sportowymi i związkami. Bo to, co mówią zawodnicy, to są ciarki na plecach, a to wcale nikomu nie powinno być do śmiechu. Na olimpiadę często się zdarza, że nie pojechał jakiś trener czy fizjoterapeuta, bo jakiś działacz związkowy brał kogoś ze swojej rodziny do towarzystwa. I mam nadzieję, że na takich pisach tylko to się nie skończy ale ktoś na poważnie zajmie się tym problemem. Chociaż znając życie, to już nieraz ktoś mówił, że rozliczy takich tych wszystkich działaczy i nic się potem nie działo i mam obawy, że tym razem będzie tak samo.